Białobrzegi to miasto położone nad rzeką Pilicą. Miejscowość znajduje się na terenie historycznego Zapilicza, regionu należącego do Mazowsza. Natomiast etnograficznie zalicza się je do regionu radomskiego. W 1540 roku król Zygmunt I Stary nadał prawa miejskie miejscowości Brzegi. Zapilicze od XIV wieku należało do Mazowsza jako darowizna Kazimierza Wielkiego dla księcia Siemowita III. Zaś lokowane na prawie magdeburskim miasto było własnością Anny Faleńskiej, wdowy po Janie Zbiejkowa, herbu Jastrzębiec. Kolejnymi właścicielami brzegów od drugiej połowy XVII wieku Białobrzegi były rodziny Boglewskich, Boskich, Stokowskich, Kuroszów i Wodzyńskich. W ciągu pierwszych 300 lat istnienia Białobrzegi były małym miasteczkiem, którego ludność zajmowała się głównie handlem oraz rolnictwem. W okresie powstania styczniowego w mieście i okolicy działało kilka oddziałów powstańczych, w tym m.in. pułk Dionizego Czachowskiego, Kononowicza czy Grabowskiego. 1 stycznia 1870 roku Białobrzegi zostały osadą. W 1910 roku miejscowość zniszczył pożar, a już 4 lata później zaczęła się I wojna światowa, podczas której dokonały się kolejne zniszczenia. Po wojnie nastąpił powolny rozwój osady. 1 stycznia 1999 roku Białobrzegi stały się miastem powiatowym. Jak wjechać do nadpilicznego miasta, jak nie mostem, ale nie byle jakim. Charakterystyczny, pochodzący z okresu międzywojennego most żelbetonowy na rzece Pilicy. Jedna z największych budowli tego okresu w Polsce. Jego długość to 250 metrów. Zbudowany jest z 4 przęseł, każde po 60 metrów długości. Do budowy mostu użyto żwiru z Pilicy. Na białobrzeskim moście zamontowana została tablica nadająca przeprawie imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Tablicę symbolicznie odsłonięto 11 listopada 2018 roku w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Rynek w Białobrzegach. Obecnie plac Zygmunta Starego, kiedyś plac Wolności. Białobrzeski rynek od zawsze służył mieszkańcom jako miejsce spotkań. Kiedyś odbywały się również tutaj targi miejskie. W okazałym budynku nieopodal mieści się obecnie Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta i Gminy. Gmach wybudowano w 1956 roku i w przeszłości mieściło się tam wiele różnych instytucji. Gęś Biała związana jest z legendą, jakoby pewien władca jadąc od strony Falencic zobaczył pasące się na nadpilicznych łąkach białe gęsi, które z daleka dawały wrażenie białych brzegów nad rzeką Pilicą. Stąd brzegi zmieniły swą nazwę na Białobrzegi. Ławeczka Jeremiego Przybory. Artysty, pisarza, satyryka, który mieszkał nad Pilicą w Pacewie i często bywał w Białobrzegach. Przybora siedzi na ławce identycznej jak ławki w mieście, ubrany we frak i cylinder z aktówką na ramieniu i laseczką. W identycznym stroju występował w kabarecie starszych panów. Na oparciu ławki siedzi Sójka, ptak, który został udomowiony przez Jeremiego Przyborę na działce w Pacewie. Podobno pogłaskanie Sójki przynosi szczęście. Na placu Zygmunta Starego, który w 1540 roku nadał osadzie brzegi prawa miejskie, zamontowanych zostało 12 tablic, na których widnieją najważniejsze wydarzenia z historii miasta. Historia pod stopami przedstawia wydarzenia, które wybrano spośród ponad 20 propozycji, które przygotowali białobrzescy regionaliści Ireneusz Rzeczkowski i Roland Wielgomas.
Mieszkańcy w głosowaniu zdecydowali, które z nich umieszczone zostaną na tablicach. Na każdej z tablicy widnieje inskrypcja 480 lat nadania praw miejskich 1540-2020. Tuż obok rynku mieszczą się punkty gastronomiczne w budynku dawnego bazaru. Kościół Świętej Trójcy w Białobrzegach. Świątynia została zbudowana w dwóch etapach, a zaprojektował ją warszawski architekt Stefan Schiller. Parafia Białobrzegi i najstarszy drewniany kościół powstała prawdopodobnie wtedy, gdy zakończył się proces lokacji miasta, czyli około roku 1600. Zdecydowanie pewne jest, że w początku XVII wieku istniała już parafia. Ołtarz główny z monumentalną nastawą, z obejściem zamkniętymi bramkami po bokach, we wnęce części centralnej figura Pan Jezus, dobry pasterz. Niżej po bokach figury świętego Józefa z dzieciątkiem Jezus, świętego Antoniego oraz dwie postaci aniołów. Na mensie tabernakulum metalowe obłożone marmurem. Nad nimi baldachim. Ołtarze boczne dwukondygnacyjne. Chrzcielnica stara prawdopodobnie z początku istnienia pierwszego kościoła, początek XVII wieku. Dziś służy jako kropielnica. Druga kamienna z miedzianym kociołkiem, współczesna. Obrazy najprawdopodobniej z ołtarzy drugiego kościoła. Święta Trójca, święci apostołowie Piotr i Paweł, święty Roch, święty Jan Chrzciciel, chrzest Pana Jezusa, święty Ignacy Antiocheński, Matka Boska Łaskawa z połowy XIX wieku oraz z połowy XX wieku, święci apostołowie Piotr i Andrzej. W części bocznej placu kościelnego murowana potrójna brama prowadząca do dawnego kościoła. Na niej figury kamienne czterech ewangelistów. Wykonał je rzeźbiarz Tomasz Myszka z Kunowa w 1896 roku. Naprzeciwko kościoła Świętej Trójcy znajdują się niezwykle popularne naturalne lody białobrzeskie, powstałe w 1936 roku. Ponad 80 lat rodzinnej tradycji, trzy pokolenia dorastające w trzech zupełnie innych realiach. Spoiwem jest cel polegający na przypomnieniu dawnych, młodzieńczych lat za pomocą deseru, którego receptura i sposób wytwarzania nie zmienił się od czasów pradziadka Feliksa Śledziewskiego. Pomnik milicji budzący kontrowersje. Po 1989 roku zmieniono tablicę i dzisiaj na pomniku widnieje napis w hołdzie poległym za ojczyznę. W dzielnicy Borki stoi drewniany młyn z końca XIX wieku na rzece Pierzchni, własność rodziny Sułkowskich. Powstały po II wojnie światowej, stanowi przykład młyna z kompletnym wyposażeniem. Możliwe, że niektóre elementy wyposażenia pochodzą z dawnej synagogi żydowskiej. W okresie letnim na rzece Pilicy organizowanych jest wiele spływów kajakowych.